Z tego filmu dowiesz się, jak możesz wykorzystać bogatą kolekcję świetnej jakości zdjęć, ikon oraz ilustracji, które pochodzą z tak zwanego banku obrazów w programie Microsoft PowerPoint. Na początek zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, a jeśli do tego wciśniesz dzwoneczek, otrzymasz powiadomienie o kolejnych filmach, które mogą Cię zainteresować. Rozpoczynamy tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, korzystając na przykład z konta w usłudze Microsoft 365 w chmurze. Wstawiamy kilka zdjęć związanych z wybranym tematem, korzystając z tak zwanego banku obrazów. Dzięki dostępnej wyszukiwarce łatwo odnajdziemy potrzebne elementy. Wpisujemy słowo kluczowe, a w zamian otrzymujemy pokaźną kolekcję wysokiej jakości zdjęć. Jednocześnie możemy wybrać jeden lub więcej interesujących nas obrazów. Po dokonaniu wyboru zaznaczone zdjęcia zostają umieszczone na bieżącym slajdzie. Nie musisz się martwić o rozmieszczenie elementów na slajdzie. Dzięki wirtualnemu projektantowi możesz wybrać jeden z wielu atrakcyjnych układów, które wyświetlają się w prawej części okna aplikacji. Więcej inspiracji projektowych uzyskasz, wybierając przycisk dostępny poniżej bieżących propozycji, wyświetlonych w okienku projektanta. Dodajmy jeszcze kilka innych zdjęć na nowym, pustym slajdzie. Korzystanie z zasobów banku obrazów w połączeniu z możliwościami tzw. projektanta pozwala uzyskać atrakcyjny efekt przy prawie niezauważalnym nakładzie pracy. Dzięki możliwościom, jakie daje projektant w połączeniu z bankiem obrazów, ekspresowo przygotujesz nie tylko prezentację, ale również na przykład film ze zdjęć, kartkę okolicznościową lub zaproszenie. Oprócz zdjęć dostępne są również liczne ikony, które wstawiamy w sposób podobny jak zdjęcia. Dla wybranego zestawu ikon możesz zmienić na przykład kolor. W zależności od liczby elementów, projektant zaproponuje odpowiednie układy graficzne.
Oto jeszcze jeden przykład wstawienia kilku ikon na zadany konkretnym słowem kluczowym temat. W identyczny sposób możesz wstawiać również grafikę dostępną w kategoriach pod tytułem Naklejki oraz Ilustracje. Wykorzystując elementy sztucznej inteligencji dostępne w programie PowerPoint, możesz przy niewielkim nakładzie czasu i pracy przygotować efektowną prezentację. Opisana funkcja jest dostępna w chmurze Microsoft 365, a także w subskrypcyjnej wersji oprogramowania stacjonarnego.